W Polsce przez ostatnie 6 lat coraz mniej osób kupuje telewizor. To znaczy na wyposażeniu coraz mniejszej liczby gospodarstw domowych możemy znaleźć odbiornik telewizyjny i raczej nie należy tego łączyć z faktem, że politycy raz na jakiś czas myślą nad tym, jak ściągnąć więcej pieniędzy z abonamentu radiowo-telewizyjnego, ale raczej wynika to z faktu, że po prostu więcej urządzeń jest nam w stanie zastąpić telewizor. Myślę o smartfonach, komputerach, czy tym bardziej o goglach wirtualnej rzeczywistości. Są to urządzenia, które spokojnie mogą zastąpić odbiorniki telewizyjne, ale w tym momencie telewizora nie ma co 30 gospodarstwo domowe. To jest 2 razy wyższy wynik niż jeszcze przed 6 laty, no ale bez wątpienia gro Polaków telewizor ma. Jeszcze bardzo ciekawe dane GUS podał odnośnie tego, jakie urządzenia zyskują i tracą na popularności. I zyskują na popularności te, które pozwalają nam szybciej sprzątać, więcej czasu zaoszczędzić przy okazji utrzymania porządku w domu, czyli chociażby pralki czy zmywarki. Te bardzo mocno zyskują w ostatnich latach na popularności, a tracą znowu wszystkie urządzenia, które możemy zastąpić komórkami czy komputerami, czyli aparaty fotograficzne, te cyfrowe, wieże stereo, to wszystko można zastąpić komórką i muzykę odgrywać czy oglądać filmy tu i teraz w momencie, w którym tego potrzebujemy. A więc te jedne urządzenia faktycznie tracą, inne zyskują, ale to wynika ze zmiany mody, zmiany naszych przyzwyczajeń, no i zmian technologicznych, które zachodzą. W ostatnich latach coraz więcej gospodarstw domowych też może sobie pozwolić na samochód. W tym momencie mniej więcej 2 rodziny na 3 mają przynajmniej 1 samochód i co ciekawe, już niedługo okaże się, że tych samochodów będzie mniej niż smartfonów, bo póki co jest tak, że więcej rodzin ma samochód niż smartfon, ale to już potrwa naprawdę niedługo. Smartfony tak szybko zyskują na popularności, że za rok, 2 najprawdopodobniej więcej będzie w Polsce smartfonów niż samochodów.